17 czerwca strażacy z Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa i OSP z Mościska na prośbę policji sprawdzili dno i brzeg stawu w Uciechowie. Był to dalszy etap poszukiwań zaginionego w maju 72-letniego bielawianina Janusza Batoga. Poszukiwany wyszedł z domu 18 maja i do tej pory nie skontaktował się z rodziną. Policja cały czas stara się odnaleźć zaginionego. 21 maja grupa poszukiwawczo-ratownicza OSP z Wałbrzycha z psami tropiącymi przeszukiwała wzgórza wokół Bielawy. Natomiast 17 czerwca strażacy przeszukiwali staw w Uciechowie i tym razem akcja poszukiwawcza skończyła się niepowodzeniem.